Nightcore. Lubisz anime i Nightcore? Czemu się nie odzywasz do mnie? Robisz synchronizację, tak? No. I co ty klaskasz? Już. Na co ty I klaskasz? Lubię anime. Lubię anime i lubię Nightcore. A. Gram w osu. Jesteś widzowie. Otaku? Nie. A chcesz, chciałbyś pojechać kiedyś do Japonii? No, nawet bym pojechał, szczerze mówiąc. Chcesz być ośmiornicę żywą? Nie wiem. Się bardzo dobrze składa, bo witam na kanale Śpimy, o 22 jest dzisiaj materiały. Ponadto chciałem powiedzieć, że jesteście super ludźmi. Arek pije za wasze zdrowie właśnie. No. Ale pyszny napój. Piję sobie. I chciałem powiedzieć w ogóle, tak generalnie, że mamy dzisiaj dzień 23 lutego. Co za tym na idzie... Na pewno? Nie wiem, może mi się pomyliło, ale dzisiaj ma Izabela, Romana, Damian i Marta, imieniny i Stefan. O, to też takie normalne imiona. No jest jeszcze... A jakie święto jest? Jeszcze jest Łazarz, Milurga i Felix i Będzior, ale uznałem, że nikt tak się nie nazywa. Dzisiaj nikt jest... się tak nie nazywa, byś się zdziwił. Będzior? Jeżeli jest jakiś Będzior, to dajcie znać. Dzisiaj jest Światowy Dzień Tosta. O! Fajne, nie jadłem tosta. Kurczę pieczone. No ale ty masz szansę 23 zjeść, bo kiedy będzie ten święto. A no tak, my tego nie nagrywamy. Jeden dzień, kurwa, już myślałem, że dzisiaj. Jest mówię, playlista na kanale. Nie dali w diecie. Jest playlista na kanale. Wczoraj mi nie dali pączka, wczoraj był czwarty ten i nie dali mi pączka. A dostałeś coś tłustego, może faworka? Nie. Tłuszcz. No to tak. Playlista w opisie, oglądajcie z playlisty, bo to jest bardzo ważne, wtedy wam polecam wszystkie odcinki, jak zaśniecie. Zróbcie to dla nas, no, proszę, bo wtedy nam viewsy wzrosną. Będzie fajne to. No weź, no, tak zrób. Dziękujemy. Dziękujemy dla każdego, dzisiaj co robi. Zrobimy patch, ja odpalę. O, co odpalisz? Taki stream jest, co to jest? Okay. Tierlista prost polskich influencerów taka okay. jest. Widać, jest obszerna, okay. więc mam nadzieję, że będą moi ulubieni. Okay. S, tak S jak sztos totalny. A w porządku. Bywało lepiej, trzyma ale poziom. Trzyma poziom. Czasem zajrzę, dupy nie urywa. Emanuje zażenowaniem. W ogóle nie znam, nie mam zdania. Okej. Okay. Takie jest. Czyli chciałbyś dzisiaj rozumieć zrobić tierlistę polskich youtuberów, tak? No, chciałbym zrobić tierlistę polskich youtuberów. Dobrze, to w takim razie zapraszamy widzowie na tierlistę polskich youtuberów. Numer jeden, 5 sposobów na, to moim zdaniem S. Na jest, no to S, oczywiście. To no, jest totalne. Oglądaliśmy Iceberg, nawet 5 sposobów na. Poza tym to bardzo fajny kanał, poza tym bardzo też kształtował nasze dzieciństwo poprzez spryciarze.pl. Zgadza się. To się za całą powiem wzór więcej. Twórczości powiem więcej, S. znam co prywatnie. Najmniej. Zdarzyło mi się kiedyś nawet wódkę pić, więc jakby tutaj powiem... Że... Klasa. Oni mieli do nas przyjść kiedyś na odcinek, napisali komentarz, że wpadniemy chłopaki i się dogadamy. I się nie dogadaliśmy w sumie. W sumie zapomnieliśmy jakoś też. Ale bardzo lubię, pozdrawiam bardzo serdecznie. Zjarałbym zioło ze sztabą. A nie to wiadomo, czy sztaba jara zioło, to jest, wiesz... No tak było w Icebergu, że jara. Może jara, może coś nie. Zmieniło. Rafał Gębura. 7 metrów pod ziemią. Rzadko oglądam. Fajne materiały miał, ale rzadko mi się zdarzyło oglądać. Mam wrażenie, że troszeczkę już chyba... Dałbym, że a w porządku. W porządku, ale chciałbym powiedzieć, że chyba mam wrażenie, że troszeczkę jego 5 minut już przeminęło. To znaczy... Może tak, no miał ja dużo nawet nie wiem, czy on dalej wrzuca. Mocnych tematów. Nie wyświetla mi się chyba w ogóle wrzuca, ten kanał na kanale. Ale... Mi też nie. No miał taki rok, czy tam parę, że miał takie mocne materiały i faktycznie dużo ludzi to oglądało, ale jakoś nie byłem w tej grupie, że to oglądałem. A powiem ci, mocno. Że wrzuca i bardzo dobrze sobie radzi. O, no to widzisz. Bo wrzuca... Zobaczki. Ma 300 tysięcy na jednym z filmów ostatnich o tym otyłości. No to sporo. Więc daję sobie radę. Plus jest bardzo miłym człowiekiem prywatnie, bo go spotkałem kiedyś. Robiliśmy razem film dla Tomka Gimpera Opowieść Wigilijna. No był kiedyś, no w biurze. I był u nas w biurze i bardzo miły pan to jest. Nomć, dobra. Kolejny patrz, jaki piękny youtuber, Abra, nasz ulubiony. Nie zdarzyło mi się nigdy poznać Abry. Mi chyba też nie. Ale jesteśmy fanami filmów Abry, bo można pod nich podłożyć piosenkę PA997 i do każdego pasuje. Do każdego filmu do nowych pasuje. Filmów nie, już nowych, znaczy dawno wrzucał te filmy już, ale stary, dalej do tych takich sprzed kilku lat to pasuje. Są sprawdź. Takie energiczne. Co mam sprawdzić? Nowy ostatni film Abry, włącz i zobacz, czy rapuje. No dobra. Jeżeli rapuje, to idzie piętro wyżej. Abra. Czyli nasz sztos totalny? No nie, no aż tak to nie. Abra... Nie games, tylko Bobo normalny. Minecraft. Wpisz Abra, piesek Abra, to wyskoczy. Normalny.
pi... O, je. O, jest. Dobra, i zobacz, czy rapuje. Rapuje, normalnie. Ej, nawija dalej. Zobaczmy, czy pasuje. Wiem, czy widzowie będą to słyszeć, ale spróbuję zrobić tak, że będą słyszeć. A, no nie będą słyszeć faktycznie. A mają licznego streama. No. Nadal rapuje. Dobra. Nie no, zostawimy w porządku. Zostawimy w porządku. Nie, bywało lepiej, ale trzyma poziom, bo bywało lepiej, lepiej rapował. Tak, to tak, 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 to się zgadza. To bywało lepiej, abstrahuję, ale trzyma poziom, okej. Okay. Abstrahuję, stary, dla mnie, zwłaszcza za film z panem Nguyenem, też to jest totalnie. Pan Nguyen jest zajebisty, Mr. Krycha versus pan Nguyen. No, to jest jestem piękne, fanem, to... abstrahuję. Ale fajny mają content, w sensie, no kiedyś też ich się oglądało, bo jak mieli ten content gimbusy, kurwa, to też się to oglądało. Tak. I było fajne. Teraz też se tam jakieś głupoty z telefonu nagrywają, czasem są fajne też, więc ASK się należy, mi się wydaje, no nie ma co. Adbuster, ej, też nie słyszałem o tym człowieku, kurwa, z 5 lat. Ostatnio o nim słyszałem, jak był na Fame MMA i tam coś tam krzyczał. Czy tam jego przeciwnik krzyczał. No coś tam było, jakiś, kurwa, nie pamiętam, ale to wtedy ostatni raz słyszałem. Nie wiem, czy on nagrywa coś jeszcze takiego. Ja pamiętam ostatnią akcję z Basterem, jaka była, bardzo, to pamiętam ale... go z Piranii, że zrobił Piranie. To było dosyć głośne. No. Ale tak to generalnie tylko z początków YouTube'a, stary. Mi się wydaje, że... To dał chyba za w porząsiu. No, wiesz, fajnie, szczerze? Nie, oglądałem też go kiedyś. Szczerze? Oglądałem też od Bastera kiedyś, fajnie. Ja bym dał, że... dupy nie urywa. Tak? No dobra. No bo inaczej. Czyli okej, okay, on może być w porządku. Czasem zajrze, no nie zajrze. No nie zajrze, no właśnie, więc niżej niż czasem zajrze, bo nie oglądam. No dobra. No czyli teoretycznie Abra też dupy nie urywa, bo kurwa nie oglądam. Przestań, bywało lepiej, ale trzyma poziom, przestań, tak? Ty za wysoko to dajesz w ogóle, zaraz będą wszyscy tam no w górze. Zostaw tego, no w każdego byś mógł dać w porządku. Zaraz dasz, że czasem zajrzy niżej Apala Sajta, bo oglądasz często. No tak, no to też zajrze, no. To no, oczywiście, że dam. Czekaj, dobra, nie wiem, nie wiem kim jest Admiros. Nie wiem, Adrianna Skon, o. Oglądam parodię tylko z Adrianną Skon, więc bardzo. No to bym dał, że emanuje zażenowaniem chyba. No to, tak, w sumie tak. Kurwa. Nie jest nasz Skon target w ogóle, więc... A kurwa, czyli to jest jakieś target, tam tak szczerze. Jakieś tam, nie wiem, no jakieś dzieci, jakieś siostry tam robiła, że z siostrami się bawi i no to tak naprawdę to była ona i taki content jakiś, nie wiem. A Agnieszka, czy tam Adrianna Grzelak... Dupy nie urywa, nie nasz content totalnie. Też nie, ale zażenowaniem nie, więc o, tu będzie git. Igor Ignacy, nie wiem. Nie w porząsiu, w porząsiu. Pracowałem z Igorem ostatnio na planie, bardzo spoko ziomeczek. No on robi teraz to chyba ten rap, and mat, Red Bullowy robi, czasem tam się pokaże jako reżyser. Okej. Okay. Nie wiem kto to jest. To jest Alex Manda Style, była dziewczyna Kaluch, nie... Boże, jak mu było. Hmm? Jak się nazywa ten ziomeczek, który z Julią Żugaj był i był w Teamie X? Shio. Shio, no właśnie, więc to jest jego była dziewczyna. Aha, no ale nie znam, więc... No to ja też. Tak bym dał. Zuzanna Borucka. Nie oglądałem nigdy. Ja teraz też nie. Ostatnio słyszałem, że jest ma dziecko. Znaczy ale jest ciąży, nie, nigdy nie oglądałem jej filmu. Nie ale też się. Nigdy nie oglądałem, ale zajrzałem ostatnio, jak była w ciąży, więc tak. Czasem zajrzę. Beksy? Czasem zajrzę. Ja, nie wiem, tu bym dał zażenowanie. Nie oglądałem nigdy nawet. To? Kto to jest? To jest taki ziomeczek. To jest taki ziomeczek z gier. On był w Horsemenach. A, o Jezu, ale nie pamiętam, jak nagrywaliśmy z nimi kiedyś. Nie pamiętam, jak się nazywa. Kiedyś. Ja to bym dał. No nie znam, nie oglądam, nie mam zdania. Nie mam zdania, nie mam zdania na dole, na dole. A, no nie oglądam, nie mam zdania. Blołek? Tak. No to bym dał chyba na w porządku. W porządku. Bardzo miłym człowiekiem też jest w porządku. Ale na Esken raczej nie. Ta. Co to jest? To jest Box, dla jego logo kanału. Takie ma? Okej. Okay, no, naczelny polski Hitbuster. No, to jest totalny. Tak? Ja jestem fanem Boxdela. No, nie, kurwa, i chuj, niżej go daj. Za dobrze mu będzie, dawaj go niżej. No dobra, to no i chuj. Bremu. Bremu. No tu jest problem, bo z Bremem, kurwa, kontaktu nie ma od kilku lat.
Nie, no czasem tu wchodził na Discorda. No wchodził tak z dupy. Losowo totalnie. Dobra, daj, bywało ale... lepiej, ale trzeba poziom. O, no, też to bym się zgodził. Cezary o, nie, Pazura, no, dobra, to totalny. Cezary Pazura też to jest totalny, no, tutaj musi to być. No. Nie ma nawet jesteśmy się jesteśmy fanami kontentu. Dobrze, Cyber Marian? Cyber Marian? Nie wiem, powiedziałbym, że Betrzo... A ja bym powiedział nawet, poziom. Że dupy nie urywa. Tak? No to chuj, niech będzie. No. To jest sen, jak on miał? Dany Ferrari? Dany Ferrari. Ferrari? Co mu to się przedstawiło? No mniejsza. Nie wiem, kurwa, tak szczerze. Na rób, M co chcesz. To dał. Rób, co albo chcesz. Na D. Nie wiem, nie oglądałem nigdy, więc nie mam pojęcia. To jest, czekaj, ja go kojarzę. Dawid Frank, tak mi masz podpisanego. Tak mi masz podpisanego nie, na tym. Ja ciebie mam podpisanego Dawid Czech. A. co nie wiem, też rzadko. Szczerze nie, emanuje zadowoleniem dla mnie. No to bo tak on bym tak... też dał. Cześć, dzisiaj mrówki w górze do słoika. No tak go kojarzę, nie? No. Więc tak zostawię. To jest ten, Dilerek. No. To też nie nasz content, więc nie. Ja bym dał, że... Nie. No dobra, daj tak, jak chcesz. No nie, to to jest to ten nie. koleś? To jest Dem, czy nie? A jak Dem, to w porządku. No to może być. Jeżeli to jest Dem. To jest to, to jest. To jest Dezy? Tylko ma taki awatar? Ma dziwna twarz. No daj. Może być Dezy. To nie wiem. To tak dupy nie urywa. To bym dał dupy nie urywa, no nigdy nie Pisowski. Oglądałem. Pisowski? Jakoś... Nie mam zdania. To też bym nie dał, nie mam zdania. D-Stream w porządku, w porządku. W porządku? W porządku. Ja go lubię oglądać właśnie pod względem tutaj zażenowania lubię bardzo oglądać. No, ale prywatnie jest zajebisty, więc w porządku. Dobrze. DJ Palasite emanuje zażenowanie. Nie będę kłamał, nie będę kłamał, czasem zajrzę. Ostatnio o jakimś nawiedzeniu miasta oglądaliśmy, chłop do urzędu miasta poszedł, kurwa, pytać czy duchy są w mieście. To jest kurwa next level content. Doknes. Doknes? To też nie wiem. Okej. Okay. Dominik Upicki. Dominik Upicki, o! Montowałem no. kiedyś go przez jakąś chwilę, tak. parę filmów. Bywało nie lepiej. Wiem, co bym dał. No, w sumie... On jakąś muzykę robi, nie jest najgorsza wcale, więc... Tak. Tak może być. Emanuje zażenowaniem. To jest Dominik też jakiś Łupicki, ale jakiś inny. Proszę cię, weź teraz wpisz Dominik Rupiński Sweet. Jak to? No, wpisz to. Sweet? No. Ale słodziak. No i puść to Sweet Life, to będziesz wiedział o co chodzi. Okej. I przewiń trochę. A, to jest ten Blaze House! No. No jakaś chyba Sylwia Lipka vibe. To jest to idealnie pasuje. To co to? Co to jest? To jest Eleven. To nie wiem. Jest gamerem, ale też go nie znam. No to gdzie byli ci gamerzy? No nie znam, nie mam zdania. A, tutaj, no. To jest MC. To był ten, MC Kwadrat. Ona miała fajne materiały kiedyś mieli. No, tam. Ale dupy fajne. Nie urywa. Oglądałem palę, ale... Trochę mniej niż czasem zajrzę. No, też nie oglądam. NZ, więc... nie mam zdania, w ogóle nigdy nie oglądałem. Też nie wiem. Fit Lovers, o, to tu bym dał, albo tu. Dupy nie urywa. Urywa albo tu. No nie są cringe'owie, są normalnie, ale nie urywa dupy. Tak? No dobra, to nie wiem. To nie wiem. Skyen to jest? Nie wiem. Freeze, ty, a to o, nie no jest... to sztos totalny. No sztos totalny. A to u góry, to ja na co dałeś, to nie jest jakiś ziomeczek od coś typu Żądny Przygód? No właśnie nie jest podpisane i to jest bez sensu. Wyszukaj grafiką. Ale Żądny Przygód ma inne ten raczej. Zaznaczę opcję wyszukiwania. No i co to jest Google Lens? To jakiś kurwa... Flotar yes. 4.4. Flotar. No to nie, dobrze, trafiliśmy. A tutaj to co ktoś... się nie załadowało. To jest chyba Gargamel. Tak? Tak mi się wydaje. To nie wiem. Też nie oglądałem jakoś za bardzo, więc... Nie, to nie jest Gargamel. No to nie wiem. To ja chuj wie, kto to jest, nie? Tak szczerze. Daj to no na nie to nie, nie wiem, no. Darwini. Kiedyś oglądałem parę materiałów, ale tak dupy szczerze... Dupy nie urywa.
to bym dał, no mimo wszystko jakoś tak. Znaczy dobry jest jakościowy content i tak dalej. A, bo do Freeza, bo dodałem tak na SK i ten. Ja chciałem powiedzieć, że nigdy nie oglądałem ekipy Freeza, to już mówiłem chyba. I właśnie oglądam teraz te wszystkie odcinki sprzed kilku lat i są zajebiste. Fajnie się ogląda, przepięknie. To nie wiem, co to jest. Też nie wiem. No to nie wiem. Gimper. Ja bym dał w porząsiu chyba. W porząsiu, też tak to myślałem. No, G-play. Tak całokształtowo. O, G-play to G-play? W porząsiu za akredytację. Nie, no nie wiem. Ej, możemy o tym powiedzieć? Nie wiem, czy możemy o tym powiedzieć. Ale wiesz o czym? No wiem, o akredytacjach. Dobra, chuj, to było lata temu, nic ci nie skapnie nawet. No właśnie, to dobra. Nawet nie my z tego ja powiem, teraz uwaga, więc. Uwaga. Nasza grupa znajomych z TeamSpeaka, nie interesujcie się kto i gdzie i jak, tam było dużo ludzi, więc nikt nie dojdzie no. Do tego, kto to był. Na jednym z EM-ów, Inter Extreme Masters. O, ja dam dwa tipy, o. To Inter Extreme Masters. Jedna PGA z osób. Chyba jedna też. Nie wiem, możliwe, ale jedna z osób nie miała akredytacji. Wszyscy mieli youtuberami, mieli akredytację, a jeden z znajomych, który nie był youtuberem i nie miał akredytacji, też chciał mieć akredytację, ale nie dało się ogarnąć. No to postanowił, że po prostu sobie złoży wniosek o akredytację na jakiegoś martwego youtubera, który nie nagrywa. No i padło na G-Playa i po prostu w tamtym czasie G-Play nie nagrywał, nie miał zasięgów, nie miał nic. Więc jakby, ale miał dużo subów. Miał dużo subów, więc po prostu ktoś nie pokazywał twarzy, co najważniejsze. Więc po prostu jeden z naszych kolegów postanowił, że tak powiem, wziąć akredytację na konto Minecraft G-Play. Co ciekawe, dużo osób się z tego śmiało i ten joke został powielony przez wiele osób, w sensie, że dużo osób o tym słyszało i dużo osób się z tego naśmiewało, przez co duża ilość osób weszła na tego IMA wtedy na tą jedną akredytację, tak. Bo co godzinę ktoś wchodził na Minecraft G-Play i jak był jakiś znajomy, który nie mógł wejść na IMA, to było, dobra, to wejdź na G-Playa. I tak. Chodził. Ja pierdolę, tak. Piękne czasy. A ja powiem jeszcze jedną rzecz. Da się wprowadzić ludzi na IMA. To chyba już kiedyś mówiłem, ale... Czy może to już inaczej zrobiono? Możliwe, że tak. Lata temu działał taki system, że wystarczyło po prostu, jak nie miałeś biletu ani akredytacji, pójść na stoisko akredytacyjne, powiedzieć, że dzień dobry, przyszedłem po akredytację i po prostu zejść w dół po schodach. I tyle. Dużo osób tak robiło, miało jakieś fake media takie, kurwa, nieistniejące w ogóle takie plakietki, że niby jakieś gazeta czy coś takiego. Też no. Było takie coś. Piękne no czasy. Ja na szczęście dobra. Zawsze miałem akredytację, zawsze sobie wchodziłem na ja też. To kojarzę ją skądś. Jakaś kurwa make-up coś takiego. Żugajka, Julalka i no czegoś tak. Tu się nie już wiem. Nie mieszczą ludzie, kurwa, no ostatnie. No, ale o nie kurwa, wiem, zabij nie. Mnie, to nie też nie wiem, kto to jest. O ile tam jeszcze z twarzy kojarzyłem, to nie. O, tutaj jeszcze to jest totalny nie. Kolejna osoba. O, Hejka Tulenka, no to tak, to jest. No, czasem zajrzę, przyznam się. To jest ten, historia bez cenzury, to nigdy nie oglądałem, nigdy. Więc kurwa... Nigdy, nigdy. No nie oglądałem, to nie wiem. To jest Hunter. Ale nigdy nie oglądałem. A to ja go znałem też właśnie na eventach jakichś, tylko z eventów go kojarzyłem i był w porzo, więc kurwa... To był czasem... No nie wiem, czy no, lepiej, w porządku, ale to bym go dało. I sam w porząsiu. W porząsiu niech będzie. MWK! Wito w porząsiu. Kontentowo nie oglądam, ale... Kontentowo powiem szczerze, że jak pamiętam więc... to... Dobra, nieważne. Izak. Izak, no to jest totalny. No. Albo nie, sztos totalny, pamiętasz szoty z FIFA? No tak, no to nie wiem. Wygląda jak reżyser życia. To z deską przez nie świat. Urywa, bo nie oglądałem. Ale daj, że nie to wiesz. Nie wiem. Aha. No nie, no to jest, wygląda jak reżyser życia. To jest chyba Damian. A nie Jacob? Kurwa, mi się wydaje, że to Jacob Fortnite. Nie screena, tylko chciałem. Szukać grafiki, Google Lens, czasem kinda bait, mój cały, ja... Stars for Fans, PGA. No weź daj. Mi się wydaje, że to jest Jacob. No kto tu jest? Największa impreza. Stu, Blałek, Maruciak. O, to stąd te obrazki. Nie, bo nie brałem udziału. To stąd te obrazki brali. Klaudusiek. No, to totalny. Jacob, i super MWK. Gdzie jest Jacob? No jest Jay, mówiłem, że to Jacob po twarzy kojarzyłem. To bym dał sztos totalny. Ja nie oglądałem nigdy. Nie, czasem zajrzę. Tak o, z Fortnite. A tu jest kolejny Jacob. Kolejny Jacob, ale z FIFA, to nie oglądam ani nie znam. Jaś Dąbrowski. Dąbrowski?
Dałbym albo w porządku, albo sztos totalny. Sztos tak, totalny, tak. Zgodzę się. No, on prywatnie zawsze miły był. Zajebisty był ziomeczkiem. No. Jelenie jaja. Jaja, o. Nie wiem. Kiedyś bekę cisnąłem z ich tych pranków, bo mieli jakieś pranki typu siema, masz może na imię Pawełek i dawali bato na Pawełek, kurwa, więc nie wiem, nie wiem, kurwa dupy nie urywało, tak o, co nie wiem. Jesz Tritsus to jest. O, to też nie wiem, no nie wiem, nie oglądam, no nie znam. To? To jest Kacper Ritz. No to też nie oglądam, ani nie znam, więc nie wiem. Kaluch, o. Kaluch jest sztos totalny. Totalny albo w porządku? Sztos totalny, ma fajny dom, jest fajne rzeczy. Kamerzysta? Ej, ja szczerze powiem. Cringe. No dlaczego? No. Nie, kurwa, zabiję cię teraz, poczekaj. Ja no się co? Teraz. Stop. No powiedz, co? Dobra, już pal licho co zrobił i jakim jest człowiekiem, ale kontentowo, kanałowo, powiedz, że kurwa nie oglądamy tego. Oglądamy no, to, kurwa. No nie oglądamy teraz, powiedz, że ale się nie oglądaliśmy. Śmiałeś, powiedz, że się nie śmiałeś, jak oglądaliśmy przemalował jak przemalował tego, mini Jacka. Mini Jacka na niebiesku, no tak, smerfa no, ale to przebrał. Nadal było no, kurwa, na manuje zażenowaniem. Jak przebrał, albo jak go wysłali do tego, do przedszkola go zapisali i on poszedł do przedszkola. No, no to tak, było no to było śmieszne, ale nadal było takie. Albo no. Jak udawali, translatorem się porozumiewali przez cały dzień. No stary, to był zajebisty kontent. W chuju to mam, co ludzie myślą o kamerzyście. To ja czasem zajrzę, ja czasem tutaj, zajrzę, ja czasem zajrzę. Bo zajrzę, bo no, czasem zajrzę. Nie, nie, no ale dobra. Jak oni, stary, pociągiem jechali na gapę przez całą Polskę na przykład, oglądałeś ten odcinek? A to nie oglądałem. Ja oglądałem i pili piwo w pociągu. No oglądaliśmy tylko z Mini Jackiem, jak robił rzeczy. To tylko wtedy go kojarzę, Kaszel że bierz, oglądaliśmy. Kaszel bierz. No, Kaszel bierz. Kaszel bierz. Dobra, Karolek. W porządku. Też bym dał w porządku i prywatnie też jest w porządku tak. Bardzo. Kickster nie oglądam rad, no czasem może zajrzę, ale... Kompleksiara, nie wiem. Nigdy nie oglądałem. To nie wiem, mam pojęcia. Nie wiem co to jest, to jest Agu? Też nie mam pojęcia, jakiś Bella może. To jest Klaudusiek, nigdy nie oglądałem. Klaudusiek też nie mam pojęcia. Kocham, kocham gotować. Gotować, o! Ej, ja wiem, go dał. Bywało lepiej, no. No, on fajny, miał jakieś poradniki, jak zrobić tam frytki z Maka, z KFC, jak idealną pizzę, jak z restauracji zrobić, spoko. Krzysztof bywało Gąsiesz lepiej. Nigdy nie oglądałem, tak? Bywało lepiej? No dobra. No w chuj lepiej bywało. Kuba Klawiter, nigdy chyba w porządku bym dał. A ja słyszałem, ja w porządku, że... Ja słyszałem, że bardzo czasem. Ciężko się u niego pracuje, Kuba Klawitera. Że, tak? Że jest nie wiem, nie pracowałem. Nie pracowałem, oglądałem. Tu jest chyba Lachu, nie? Mhm, chyba tak. A to też nie oglądam, więc... Tutaj dajemy po prostu wszystkich, których nie oglądam. To jest kanał sportowy, czy nie? No to jest PZPN po prostu, to też nie wiem. Lekko nie będzie. Fajne Emanuje było i fajnie mi się przy tym pracowało. Nie, mi się to zajebiście montowało, była najlepsza rzecz jaką montowałem. Żartuję. To było zajebiste. Czy mi się dobrze pracowało, czy lekko nie będzie? Było to trudne. Mi dobrze. Było to trudne zdanie. Ja bym dał sztos totalny, ale jak chcesz to możemy dać. Dobra, daj sztos totalny, dlaczego ci powiem? Bo to był fajny projekt do nauczenia się dużej ilości doświadczenia. No taki telewizyjny bardziej był backstage tego, ale nie, było w więc... kurwa roboty z tym, naprawdę, w sensie ja pamiętam... Nie, mi się zajebiście pamiętam, no co może na początku, albo tak wtedy, kiedy ty robiłeś, ale jak mi to się... No jak ty robiłeś ja te podcastowe to... już bardziej. Nie, ja robiłem główne odcinki plus podcast i to się zajebiście no dobra, oglądało. Czyli znaczy może mi się to przyjemnie montowało, bo mnie wiesz, jak byli jakiś goście kawie, to się to no kurwa, dobra, oglądałeś sobie odcinek, nadal, a przy okazji tam kurwa karty mówię, dodawałeś, jakieś interfejsy. Robiłeś to, no nie, zajebiste. No właśnie, bo ty robiłeś to w momencie, kiedy były już te podcastowe, że siedzą w studiu, a ja robiłem to w momencie, no kiedy tak, wychodzili były... na zewnątrz, pamiętasz? Te, nie, no to ja też robiłem, jak były na zewnątrz, to też było. Na przykład z Freezem odcinek ja montowałem, jak jechali na tam... No ja z Meduzą na przykład, jak siłkę robili, było na siłce, co jeszcze? Kogo to my na mieście dym? Może jakiś, ale fajne to było. Letni chamski podryw, czy nie? Tak, no to dla mnie, szczerze mówiąc... No bym dał, tak szczerze mówiąc. No. Co to jest? Lee to Masti, jest? Emanuje zażenowaniem. No to też, ciociu. Little Monster też, no. To, to jest? To jest, to jest go. Poczekaj. To jest jakiś Jacob mi... albo coś takiego, taką ksywę miał jak Jacob. Ja go znam, go nawet prywatnie. Kurwa, zapomniałem LJ chyba, LJ. Dokładnie. To w nie porządku go zupełnie. No, dobra. Zachowania dałbym w porządku, bo ja pamiętam, że ja z nim gadałem, jechałem z nim kiedyś pociągiem. Bardzo spoko ziomek.
Przynajmniej 4 lata Mietek, temu, już tam 5. Mietek Żul, to jest Brzoza TV? O Boże, emanuje z oszanowaniem. No. No ale to na E też, no. Nie mam pojęcia, kto Lure, to jest. Lure, emanuje z oszanowaniem. No dobra, nie wiem. Zrób to sam, chęć z czterech kółek. No. Z nimi nagrywałem kiedyś. Dałbym, kurwa, na pewnie A. Nie chyba. Oglądałem nigdy. Oglądałem i kiedyś też z nimi nagrywaliśmy i to było... Byli spoko, więc... To nie wiem, Magda Bereda czy nie? Tak. Ty też bym ją dała w porząsiu, taki, tak, kurwa, nie oglądam, ale no, w porząsiu bym Magdalena dała. Maria Monika. Tak, taki ma awatar? Kurwa, no już no. To jest totalny, kiedyś lubiłem oglądać, ale... To jeszcze jest totalny. Znaczy mało co oglądałem, ale taka, kurwa, legenda YouTube'a, więc... Mandzio, to nie wiem, nie oglądam zupełnie, więc nie wiem, dupy nie urywa bym dał. No nie wiem, to mi się na PW tam, więc nie wiem, nie będę się odzywał. To jest? Nie mam pojęcia. Wiem, kto to jest, nie poczekaj. Mam pojęcia. No, on grał w Zadymiarze. Prawda. W co? Prosto, no dobra, no to nie wiem, no nie znam. Marcin Dubiel? Z Porząsiu. Tak? Ja bym no dał, bywało lepiej, albo czasem zaś, żebym dał. Aha, chodzi o kanał, to nie oglądałem nigdy. A. Dobra, B niech ma. Marcin Malczyński, o, super seria z dresami. Ej, w Porząsiu, oglądaliśmy, nie raz. No właśnie. To jest właśnie ten typ kontentu, który chce oglądać. I oni prywatnie też byli spoko zawsze, no. Więc... Marcin Stankiewicz w Porząsiu. Nie... Tak? Nie oglądałem jakoś za bardzo, ale okej. Okay. Matura to bzdura, to bym dał sztos totalny. Fajny no to daj, jest kanał, daj. Cała działalność. Quiz House'a mają fajnego, prywatnie też są spoko, zajebiste. To jest ten, jak on miał, Max Krasoń? Tak. To nie wiem, zupełnie nie. Nie mam zdania, no nie wiem, nie oglądam. Meduska, siu. Nigdy nie oglądałem też. Też nie. Lubię tylko memy z nim, więc bym dał, że... O, bywało lepiej, otrzyma poziom. O. O. Niech będzie. Masochista. Lubiłem lepiej. Jego serię z gotowania, ale bym dał, lepiej. Ja bym dał w porząsiu, ale może być, że bywało lepiej, no. Nie wiem, to jest jakiś minecraftowy kolejny. To jest Vertes. Tak? No. Nie. Serio? Tak, to Vertes jest. Jak Vertes, to ja go tam lubiłem nawet. To bym dał. On był bardzo bywało lepiej, a trzyma poziom. No. No tam go dał. Mini Mike. Bywało nie lepiej. Wiem. Czasem zajrzę, tak szczerze. O, tak, to? Czasem zajrzę. Czasem zajrzę. Mikser też. Czasem chyba zajrzę. Czasem zajrzę. Ja jestem fanem tego kontentu Miksera. Mniej więcej. Mniej więcej? Nie oglądałem nigdy też, więc. No ja montowałem. Tyle co pracowaliśmy przy tym, więc. No ale też nawet nie nagrywają teraz, więc kurwa, nawet ani nie zajrzę. Nie wiem, co tu dać. Co chcesz? To kurwa, tu niech będzie. Multi? Nie wiem. Ja już się wypowiadałem nieraz, nie będę ją zdaje na ten temat tego człowieka. No to nie wiem, nie oglądam ja, więc o tak o. To jest to jest? To jest Namichan. O kurwa, to na E. Dobrze, Ciurak. To jest Ciurak, to Naruciak chyba, to też nie oglądam, więc kurwa. Ale bywało nie lepiej? Wydaje mi się, że emanuje zażenowaniem. Bywało lepiej. Chyba no nie wiem, nigdy nie oglądam, kurwa, te nazewnictwa są dziwne trochę. Co to jest to? To nie mam pojęcia. Zaraz wyszukamy. Szukaj, kurwa, grafiki. Magia Y, czy top 10 czegoś tam? Kurwa, make-up ten. No nie wiem, co ma taki awatar. Więc... Dodaj, że nie znam. Nie wiem. Nie krytyk? Kurwa, no, nie bywało lepiej. Kiedyś, lata dupy temu. Nie urywa, tak czy siak. O, dobrze. Nie wiem, też jakoś nie przygotowani, nie oglądałem. Nie oglądałem tego nigdy. Zupełnie nie oglądałem. Nitro? Nie wiem, no. Lubiłem jego postać nawet tak bardzo, ale... O, no B. Chyba będzie git. Bywało lepiej? To jest Noliv? To jest? A, możliwe, że tak. To nie wiem, kurwa. Dupy nie urywa bym dał, no nie oglądam. No dobra. To jest... To nie znam znaczy, ten kojarzę. Kanał. Tylko też kojarzę. Jakaś typiarka, kurwa, no nie wiem co to jest, no coś robi. Fajna wypowiedź, kurwa. No to kurwa. Zaraz zobaczymy. Olsikowa YouTube. Nie mam pojęcia. No to zupełnie. Też nie wiem, to... Nie mam pojęcia. Matko i córko? O matko i córko? A ja mam pytanie do ciebie. Poznałem, byli ja mam spoko. Pytanie do ciebie, mam pytanie do ciebie, Arek. Jesteś o matko, czy jesteś o córko? Bardziej. No to nie wiem, nie znam kontentowo, ale tak byli spoko prywatnie. A ja więc... pytam tak, że jesteś o matko bardziej, czy o córko? No wiem, o co ci chodzi. Ale jeszcze specjalnie dałem ci na duży ekran, kurwa, tak na samą górę. Dobra. To jest... nie wiem. Ja wiem, kto to jest. To jest Pokój Wytrzeźwień. To nie znam. Bardzo fajny content. Nie wiem.
Tak? Śmieszny, no oni robią VR. To co? Oni robią VR śmieszny. Daj, Porząsiu. Tak? No obejrzymy sobie, dzisiaj spodoba ci się zobaczyć. Planeta faktów, nie, no, no to kurwa, to totalny. No. Kurwa, planeta faktów. To jest też jakiś film, co ostatnio mi się wyświetlił, ale no nie wiem, nie oglądam, więc... Radosław Kotarski, spoko ziomeczek. Kotarski w porzu... Bym dał bywał lepiej, trzyma poziom, albo w porząsiu. No. Fajna była rozmowa z Winim na tym. Fajne było. Pąki, kurwa, Emanuel zażenowaniem bym dał. Okej. Poszukiwacz, oszukiwacz, kurwa, nie wiem, dupy nie czasem urywał, zajrzę, albo czasem zajrzę. No dobra, niech będzie. Nie wiem, kto to jest. Glam Paula chyba. Tak? Kurwa, sprawdzę. Szukaj grafiki. Kurwa, jak ja to rozpoznałem, to jestem jebnięty, nie? To nie mam życia. Nie, po całości wyszukaj, kurwa. Nie, jakąś bluzę jebaną. No to nie chuj ma. Wie, tutaj, że nie wiemy. To jest. No nie znam, nie wiem. Myślałem, że Digi tak po tym, ale nie. Ravgor? Kurwa, to nie wiem, ani nie dupy nie urywa taki kon? No nie wiem. Chyba na dupy nie urywa bym dał. Tak to kurwa miał ten content, siema, podtrzymasz mi jajka, no takie... To było zawsze takie tego typu, więc... Randy kurwa, jest Monster, przyspieszmy chyba... trochę, bo za wolno lecimy. A, nie to jest nigdy. Trochę. No nie oglądałem, to nie wiem, kto DJ to jest. DJ Palasite? Nie, to jest Ramble. A. To kurwa, nie wiem, dupy nie urywa, no nie oglądałem też nigdy, ale znam, więc... Rezi! Zagrywałem z nim kiedyś, dałbym, bywało lepiej, a trzymał poziom. No, chyba tak mi to pasuje. Reżyser życia... A to jest reżyser życia chyba. No. Kurwa, to tamto, to nie wiem, kto to był. No nie wiem, muszę przeszukać, kurwa. Kto to jest? Jack Gadowski! No co bym wydał, kurwa? Bywało, ale fajny miał ten wjazd na chatę, się wpierdalał. Siema, wpierdolę ci dzisiaj na chatę, kurwa. Ja pierdolę. Chyba nic nie nagrywa, ale dobra, B może Jack być. Jack Gadowski. To ten, to gdzie my go daliśmy? Dupy nie urywa był? No to niech tak będzie. Rock Alone, o! No to totalny. Stos totalny Rock Alone. Royo to samo. Albo w porząsiu. Nie, serdeczna no, tarcza kurwa. Dla ciebie. Lubiłem jego teksty za dzieciaka. Rocks MB, zajebiste budowle. Rocks MB, on miał fajne, no. Fajny miał taki content z Minecrafta postarany, ale nie kojarzę go poza tym, że miał jakieś tam mody fajne. W porząsiu bym go dał, chyba. To jest kolejne. To jest Gothic przeróbki? To jest to jest Sarge the Player. Ja go kojarzę tylko i wyłącznie z tego, że jak wyszukiwałem ranking... Cały czas... Poczekaj, jak wyszukiwałem ranking youtuberów, to zawsze idzie ten awatar i dowiedziałem tylko, że to jest Sarge the Player, ale co robi, a... On chyba napierdala takiego... cały czas, kurwa, a sprawdźmy, no czemu by nie, jak już sprawdzamy. Sarge the Player. On chyba, tak, kurwa, cały czas napierdala gameplaye, ej, spoko wyświetlenia ma. To ja bym go dał tak chyba w porząsiu, nie oglądałem nigdy, ale kurwa, no konsekwentnie przez tyle lat napierdalać w gry, nagrywać każdy odcinek, to tak się należy. Wardenga. Wardenga. Kurwa, nie wiem. Bywało lepiej. Jeżeli chodzi o pranki, to bywało lepiej, więc. Jeżeli chodzi o pranki, to bywało lepiej. Będzie, nie wiem. Sajfan, o, no to jest totalny Sajfan. Jak dla mnie. On jest kurwa mądry. Prawda. Jest mądry i cudowny. Serafin TV Serafin. To zawsze było dla mnie na E, kurwa, tak szczerze. Shio. O, to jest ten Shio, co Shio nie oglądałem nigdy, ale czasem zajrzę, czasem się o nim usłyszy. I tak kontentowo też bym powiedział. Citrox? No to bym go dał tak kurwa na B. Jakiś tam z nim miałem jakiś kontakt na Skype'ie, jak Minecrafta graliśmy. SKKF? Też bym chyba spoko, ale kurwa bywało lepiej, bym dał go na B. Niech se będzie. Skyen? No nie nagrywa teraz też zupełnie, ale... Ale bym go dał, kurczę... No bywało lepiej, nie wiem, też na B niech będzie. Nie wiem, co to jest. Jezu, nie, to dobra. Jest ta siostra Tej. Kurwa, no to na E, no. Smash? Też, na e. też go kojarzę, tylko prywatnie. To na D, bo go kojarzę. Śmiechawa TV. No to... Albo E, to jest kurwa, albo E, albo S. To jest kurwa, nie ma nic pomiędzy. To jest pomiędzy, to samo, no. To jest to samo. Na razie nie jesteśmy into ich content, ale może kiedyś, kurwa... O, spinka, sztos, totalny. No to S-kę dajemy, a to jest ten, testuję jak, coś sprawdzam jak, o. Co tak, kurwa, czasem zajrzę, bym go dał. Stew?
No, był w porządku zawsze. Ja go lubiłem i kurwa, youtuberem był porządnym. No, sztos totalny bym dał. Nie wiem, jak ty uważasz. Tak, tak. No, tak, tak. To jest, ej, to jest ta, hej łobuzy, kurwa, ta, stylizacja TV. Tak. To bym go, to jest też albo E, albo S, kurwa, nie ma nic pomiędzy. Dobra, na E to je. No, kurwa, trochę boli, że na E, ale no, nic trudno, pomiędzy no, nie ma, musi. No, aż to jest to nie wiem. To jest ta Stu, co go olała, chyba bym dał na E. To, nie, na D bym dał. Ona była na obozie też, jak byliśmy, była nawet w porządku, ale później okay. To nie oglądałem. Szparagi. Więc... Szparagi? Też nie oglądałem, więc albo E, albo D. To D. No to D. To jest, ja nie wiem. A to nie jest, jest Drolcaster? MWK? Nie wiem, jakiś MWK. To jest Drolcaster. Drolcaster. Nie, to jest Szymek Łyty, kurwa, to jest totalny. To jest ja kolega ze szkoły. Ze szkoły chodziłem z nim, no, na studia. Jak się podjęcił, nie kurwa, to jest Szymek Łyty. No piosenki miał fajne z Minecrafta, kurwa, no, tak. Yeti, Kotleti i tak dalej. No, kurwa. Kapitan Alien to był? Kapitan Alien, no. No mi się w porządku zawsze wydawał, nie oglądałem też, ale... Kurwa, nie wiem, na B bym go dał, tak też... No prywatnie też stąd jak stąd patrzymy, to są jak są starsi, ta. Jacyś youtuberzy, więc... No dobra, niech ma na B. To jest ten, Chwytak? Chwytak, co, no. Kurwa, na E bym dał, tak szczerze. A wiesz, że ja go kiedyś widziałem? Na D. Tak? Widziałem go kiedyś bez maski. A ja widziałem Cybermariana bez maski, wiesz? No to Cybermariana jakiś na ulicy nawet spotkałem i rozpoznałem go, że to on, ale ten, bo go widziałem już kiedyś bez maski, więc też wiem jak wygląda, ale Chwytaka też widziałem bez maski i byłem w szoku, kurwa. Nie spodziewałem tak? się nichuja. On nichuja taką brodę ma i starszy chyba taki jest, nie? No, nie będę mówił, no bo ukrywa twarz, no to nie będę. Dobra, mniej co. Powiem ci po nagraniu, jak chcesz. Nie, nie chcę, raczej. Tutaj nie wiem, co to jest, ale dawam na E. To jest ta kurwa od Lil Maski siostra, też, to no. też na E. Co tych dam tu może, o, no nie będziemy kurwa tak, że przy takich osobowo, to nie wiem co to, jak to jest. No tutaj no nie wiesz. No to tam, że nie wiem, T-Vault Games. No to bym dał tak w porząsiu, też se napierdala te gierki cały czas z ziemniakiem, coś tam live'a mieli ostatnio. Co, to jest topowa dycha? Nie, to jest topowa dycha, to co to jest? 10 naj... nie wiem, daj kurwa, że nie znamy i chuj, nie ma dupy sensu, nie urywa, topowa dycha, czasem zajrzę może być. Ten trenuj z piłką, trenuj z Krzychem, to był albo sztos, albo w porząsiu. Niech będzie w porząsiu. Trąba, trąba sztos, bomba. Trąba sztos, trąba sztos. Nikt z Minecrafta, w porząsiu, albo sztos. Z Pokemonów. Nie, no dałbym w porząsiu, albo bywało lepiej trzyma poziom. Nie, w porząsiu daj. Tak? No, dobra. No. TV gry, no to kurwa sztos totalny bym dał, albo w porząsiu. No dobra, co, będzie w porząsiu. Jakby nie patrzeć, to teraz miałem inny kanał, nie? No ta w sumie. Unboxel? W porząsiu, no w porząsiu. Historii Urbex, lubiłem Urbexy, nie wiem czy od nich akurat. Urbex History to jest, ja ich lubię, sztos totalny. A, no to sztos to totalny może witajcie być. Na kolejnej wyprawie. Vertes? To jest Vertes, to tamten nie był Vertes. Gdzie daliśmy Verteza? Bo to był Vertes Minecraft pewnie, czy coś. No to by na B, no to nie ma na B, to jest ten. Vito Minecraft, no to na E, kurwa, no wiesz, rozżenowanie. O, to jest, wiem kto to jest, no on ma z nie dziewczynę wiem, Wikę, ale też... Wikę dziewczynę ma, no znasz go. Wypisują długopis cały. Tak, to jest Faudorf. No to kurwa, to jest totalny, a w porząsiu? Nie, bywało lepiej, bo kurwa, ty nie, oglądasz Faudorfa, jak się zjara zawsze. Już nie wypisuję długopisu. No właśnie, to był fajny kontent, jak wypisuję cały długopis. To są te, jakieś od abstrahuję, albo coś takiego. Waksy. Ale... Pewnie na E. Warszawski koks? Kurwa, no, sztos totalny dał. No dziękujemy za napoje. Już to się kończył jak Faustyna? Coś. Nie, Wersow. Wersow. No to też sztos totalny. Sztos totalny, do jedzenia idealny. Nie ma co, no, no śniadanka. Wiśnia. Ej, Bartek był w porządku. I ten kontent z wiśni też miał w porządku. No w porządku bym go dał. Woja, to jest no. Woja na wice. Woja na wice. No nie wiem, albo czasem zajrzę, albo tu chyba tak dla beki tylko, więc to jest, Jocok. To jest. A Jocok. On prywatnie był spoko, kontentowo to nie oglądałem, więc kurwa na B bym go dało, taką. To jest Yoshi? To jest Yoshi? No dziwny, dziwny awatar, co? To bym go dał w porząsiu też. No i koks. W porząsiu. Czuks! No to na E, no. Chcąc nie chcąc. A twój kolega jest. Jaki mój kolega? Przyjechał do Brudnej Małpy, jak byłem akurat. Zondy przygód. No to jest totalny. Ja go uwielbiałem oglądać, zajebisty miał content. To hej, nie hej, wiem cześć, co to jest. Jakiś Five Nights at Freddy's jest kurwa, no. Taki chyba. Dupy. Z dupy, kurwa, dupy nie urywa. No, tak bym tu dał. Zebo też nie oglądam. Czasem więc... zajrzę.
Okej, okay, no w sumie tak, czasem się wyświetli i kliknę na 2 minuty. Ziemniak też czasem ziemniak zajrzę. Nie, no co, tyż to jest totalny, albo w porząsiu. W porząsiu bym go dał. Dobra. No i tak, no to, tak się prezentuje nasza tier lista. Boomerska playlista, tak w sumie. Taka kurwa tier lista. No, no tak o.